Kłaniam się. Burze były. Dużo burz. Ostatnie kilka dni cały czas padało. Okazuje się, że ten dach jest w wielu miejscach dziurawy. Musimy te najbardziej podstawowe naprawy wykonać i dzisiaj to robimy. W tym pomieszczeniu, czyli kuchniu, łazienko, czymś tam, mamy poważny przeciek. Tu mamy bardzo poważny przeciek, w ogóle ten przeciek w tym pomieszczeniu, tam jest taki nawet zaciek, jest tutaj główną przyczyną zgnilizny tego całego domu. Tym drewnianym, gdzie jest już zdjęty sufit, są jeszcze dwa przecieki i to dzisiaj będziemy starali się wszystko załatać, ponieważ na rusztowaniu nie potrzeba więcej niż jedna osoba, bo tam będzie pracownik zdejmował, to ja sobie tutaj zrzucę resztę tego sufitu. O, tu jest sufit. No i rejestruję to ku pamięci. Mamy taczkę, mamy łom i zaraz to wszystko spada. To spada. Pięknie widać wszystko z zewnątrz. Kontynuuję nagrywanie drugiego dnia. Jesteśmy przed wyjazdem z domu, znaczy do tego pierwszego domu. Dach jest naprawiony. Wydarzenia z wczoraj mrożą krew w żyłach, ponieważ mieliśmy według prognozy mieć ładną słoneczną pogodę, a po zdjęciu pięciu płyt z dachu okazało się, że burza nadeszła i trzeba było gwałtownie przykrywać całość konstrukcji. Wszystkie elementy są uszczelnione, wszystko zostało przejrzane, otwory zasklepione, zaspawane bądź uszczelnione silikonem dekarskim. Podczas też wczorajszego dnia, ponieważ jedna osoba siedziała na dachu, a ja tutaj byłem w tym pomieszczeniu, to do końca został zrzucony sufit. Tu ciekawostka. Tu. To jest zaprawa cementowa. Pamiętajmy, że łączenie zaprawy cementowej z drewnem, no to jest śmierć drewna. I tutaj mamy całość zgniłą. Te deski nawet się chyba do spalenia nie będą nadawały, może jak wyschną. Sytuacja była taka, że w tym miejscu była dziura w dachu, ciekła woda. Połowa ściany w tym miejscu została wygnita, tam na jakimś materiale było pokazane, jak tam podotknąłem i to zresztą to sprzed roku prawie. Dotknąłem i ściana opadła. W tym miejscu została taka prowizoryczna, z tego co było, zrobiona konstrukcja. Pokażę wam z drugiej strony.
z takich belek 10-centymetrowych i one służą nie do końca dlatego, żeby rozdzielać tutaj pomieszczenia, tylko tutaj jest podparty, ta podparta ściana. Reszta ściany jest zdrowa, choć może to wydawać się aż dziwne po takiej długotrwałej korozji, ale jest ok. Tak, dzisiaj byłem w tartaku. Pan z tartaku ma dąb i będzie mi ciął podwalinę z dębu. Cena na razie zostawiam dla siebie, ale jest naprawdę korzystna i będziemy mogli za sekundę, a dokładnie za rok, naprawić całkowitą konstrukcję tego domu. Co pozostanie? Zostaną nam domszenie ścian, domszenie, no wiadomo, się nie mszy ścian, ponieważ mech jest, który był używany do uszczelniania, już jest pod ochroną. Zatyka się lnem bądź gliną. Zobaczymy, jak to będziemy robić. Możliwe, że będzie od razu ocieplenie wewnątrzne, więc od razu sobie to wszystko docieplimy. Dom wygląda coraz lepiej, pomimo tego, że jeszcze wygląda słabo. Mamy tutaj ganek. Proszę, jest ganek. Przyniosłem tu całe drewno i to drewno będzie tutaj właśnie na sufit. No to co? Tutaj już prawie skończyliśmy wszystko. Zobaczcie sobie, co tam się dzieje. Już prawie wszystko skończone. Jeszcze będzie kilka odcinków na pewno, ale w tym sezonie pracę myślę, że zamkniemy. Konie wracają do Teresina za kilka dni. My też wracamy za kilka dni. Będziemy tu wpadać raz na jakiś czas. A tak, to chyba tyle. Do zobaczyska, do następnego.